to na spotkanie w Sitniku, w gminnej bibliotece, Białej Podlaskiej, gminy Biała Podlaska. Jest pan dość mocno zżyty z tą biblioteką i z tą gminą. Tak. Od bardzo, bardzo dawna przyjaźnimy się z obsadą i dostaję zaproszenia, a biblioteka w zamian wspiera mnie poetycko. Jest pan poetą właśnie, wydaje pan tomiki. Jakie tomiki już w tym momencie w pana portfolio? Co to było ostatnio? Ostatnim tomikiem jest książeczka Bez Szczegółów. Wydana przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Lublinie, a sfinansował Instytut Literatury w Krakowie. Książka jest świetnie wydana, jest na doskonałym papierze. Czcionka niesamowicie czytelna, aż się chce tę książkę wziąć do ręki. To jest poezja, tak. Jest dużo wierszy o Sitniku, na przykład Powroty do źródeł, jest taki długi wiersz, prawie poemat. Właśnie do tego chciałem nawiązać. Pan jest rodowitym Podlasianinem przecież. Tak. Tutaj się urodziłem? Urodziłem się w Krasnej. A z Sitnikiem związany jestem w jakim jeszcze zakresie? W 1947 roku rodzice przenieśli się do Sitnika z Krasnej i od tamtej pory mieszkam. Podlasie to cudowna kraina? Jest piękna. Jak zapraszam, żeby przyjechali moi przyjaciele i tak dalej, to właśnie mówię. Płaska, ale jest zielona. Jest niesamowicie. Znakomici ludzie, przyjaźni. No aż chce się... Powietrze jest zupełnie inne niż... Także no jestem... Dzisiaj spotkanie z panem, bo jest otwarte spotkanie z panem przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Sitniku, połączone z piknikiem, ale również to spotkanie połączone było właśnie wcześniej z rajdem rowerowym, tak. Dzięki któremu można było poznać te piękne tereny. Tak, był rajd rowerowy, to już czwarty. Mhm. Były rajdy rowerowe do miejsca, w którym się urodziłem, Krasna i tak dalej, przez Huszlew, Cełujki, no, znane mi kiedyś strony, teraz mniej, bo każdy wyjazd, jaki kiedy przyjeżdżam, to tylko niestety do Sitnika, bo już zdrowie nie dopisuję na rajd rowerowy, siąść na rower i... Rozmowy z czytelnikami zdarzają się często? Takie spotkania i takie rozmowy? Spotkań coraz mniej, bo jak mówiłem już, człowiek jest dość wiekowy, ale mam dużo rozmów na Facebooku, Messengerze i tak dalej. Mam dużo, szczególnie na Facebooku zamieszczam sporo wierszy. Ostatnio na moim tym jest pokazany właśnie ten tomik. Dlaczego pytam o te rozmowy? Czytelnicy pokochali pana wiersze. Pisze pan dość specyficznie o Podlasiu, o nostalgii, o wspomnieniach. No i właśnie, czy to jest też taka kraina i to miejsce, gdzie się urodziłem i gdzie spędziłem swoje młodzieńcze lata, z której nigdy nie zabraknie tematów, zaczerpnień, weny twórczej? Tak, nigdy na pewno nie zabraknie. Na kolejne tomiki? Na kolejne tomiki, tak. Mam przygotowany już tomik. Będzie to tomik dość obszerny, powyżej 100 stron. Chcę zamieścić jeszcze parę fotografii w tomiku. No i połowa wierszy w tomiku będą o Lublinie, o miejscu zamieszkania mojego, ale bardzo dużo, może więcej niż połowa, to jest wierszy o Podlasiu, o Sitniku. Na koniec zapytam, powroty tutaj za rzadko pewnie ostatnio? Za rzadko, tak. Ostatnio za rzadko, ale zawsze mnie cieszą i zawsze przyjeżdżam do domu szczęśliwy, że tam byłem i myślę, kiedy tu jeszcze raz pojechać, kto mnie zawiezie. Dla nas zaszczyt dzięki tej rozmowie, że mogliśmy z panem się spotkać. Panie Henryku, dużo zdrowia życzymy i dobrej jeszcze pracy twórczej, siły do tego, żeby pracować. Dziękuję bardzo.